Hejka, witajcie w kolejnym odcinku DJ Town. W którym to odcinku znowu meblujemy. I umeblujemy dzisiaj. Przedpokój i takie małe pomieszczenie gospodarcze. Od którego to chyba zaczniemy w ogóle? Tak, myślisz? Będzie to taka, no, nie wiem, piwnica. U was to w domach pewnie będzie to wyglądało jak piwnica. Myślę, że tak. Tutaj, żeby nadać takiego trochę bardziej industrialno-piwniczanego wyglądu, to ja podmienię sobie światełko na takie oto nieco inne, zakratowane. A ja zrobię rury. Ocieplane, nie wiem jak to, kaloryfery. Może to być chyba coś w rodzaju takiego wentylatora. No, to znaczy takiego szybu wentylacyjnego, o. Nie wiem jak to się nazywa, ale wygląda fajnie. No, tak myślę. Tutaj będzie półeczka jakaś i tutaj zaraz druga, jak sądzę. A tutaj to nawet, chociaż kurczę, tutaj to już chyba nie. Tutaj damy nawet trzecią. O. Bo półek nigdy za mało. Półek nigdy za mało, zwłaszcza w takich miejscach. Tutaj jest taki pseudo kociołek na ubranie, ponieważ tutaj jeszcze będzie taka pralka i suszarka, prawda? Tak sądzę, bo że tak można. Nie wiem, bo Dark to wszystko meblował, więc ja tylko ślepo podążam. Ach, kurczę, nie to. To, super. Jeszcze tutaj też można postawić. No, ale puste skrzynie. Puste skrzynie. Tutaj jeszcze bym postawił takie, na wieszaki na ubrania, na jakieś płaszcze grubsze, czy coś takiego, czego się w danej chwili nie nosi. No. I co bym jeszcze tutaj, co bym jeszcze tutaj postawił? No gadam. Co bym jeszcze tutaj postawił? A w ogóle wymienię sobie jedną skrzynkę. Będzie taka bardziej użytkowa. Tak. Dobra, to w zasadzie tyle póki co. My sobie rozstawimy jeszcze głowy, wy możecie zamiast tego doniczki albo coś w tym stylu. Ja postawię tutaj takiego krzaka, o którego nikt nigdy nie dba, ja tego usechu. A tak już poza widać. Tym jako, że tak, a tak poza tym jako, że to jest pomieszczenie gospodarcze i takie bardziej na takie rzeczy, które są potrzebne, ale się tak nie używa do końca. W danym momencie to tutaj zostawię sobie zapas papieru toaletowego. I może jeszcze, tak, i może jeszcze jakieś nieużywane głośniki. O. Okej. Już czy jeszcze? A, jeszcze się pobawię, no nie? Bo czemu jeżeli, nie można nawalić? Jeżeli jakieś coś tutaj może być nieużywanego, to należy tutaj dać. Prawda? I myślę, że to chyba będzie koniec. Okej. Nareszcie. Nareszcie. To tak, to ja teraz zacznę, bo to już jest moje. To ja miałem zacząć. Nie fajnie. O. Ach, to ja tutaj półkę postawię. Super. O, i jeszcze, o, tu półkę zrobię i tu półkę zrobię. I co na ty na to? Wiesz ty co. No ja właśnie. Ja się wycwanie i postawię w tej półce obrazek. To ja jeszcze zrobię półek. Tak. Ten będzie tam stawiał obrazek. Tak, będę stawiać przez pół odcinka obrazek. To jest taka fajna rzecz w Minecrafcie, prawda? Stawianie obrazów jest po prostu cudowne. Aha. To ja tu proponuję nam przedpokój jeszcze akwarium. Takie coś, co myślę, że jest proste do zrobienia. A ja ci wlecę w kadr, bo dlaczego nie? Tylko, że no niestety na survivalu będzie trzeba mieć silk touch, żeby zdobyć lód. Tak. Okej, to się dalej będzie bawił obrazami. Ja się tutaj będę bawić obrazami, dlaczego nie? Żeby odciążyć trochę Janaka. Aha, a ja sobie już wezmę itemki następne. I to będą schody z berczu. I dywanik, biały dywanik. Zrobimy sobie w tym miejscu, o, stolik i krzesełka. Co mi trochę tak przypomina, pogadać. Wiesz co? To mi troszeczkę przypomina jak taki stolik z szachami.
Można powiedzieć. Tylko po co to komu? W szachy nikt nie gra. Dobra, nie odzywam się. No właśnie. Ja się nie odzywam. Nikt nie gra w szachy. Wymawiaj sobie. Mhm. Dobra. Ja tutaj tam trochę światełka, ponieważ tutaj jest nieco ciemno. W tym miejscu mamy takie wgłębienie, zrobimy sobie powiedzmy coś a la szafę. Tylko, że będzie widać wszystko, co będzie w środku. A w ten sposób i tutaj nie wiem, włożymy sobie jakieś... Oj, miałem szkło i wyrzuciłem. Nie, można na przykład dać tu... nie wiem... Kurde, gdzie jest ten armor stand? Weź mi połóż szukać, bo... Armor, proszę cię bardzo, wyplułem. Dziękuję. Wyrzekałem ci armor standa. Dobra. I nie wiem, można tutaj dać diamentowe? Dopóki Janek się bawi, no, bo ja też się pobawię. To będzie takie... Pyk, pyk, pyk. Dresy z diamentu. Dresy z diamentu, tak. Diamentowe dresy. Można tu jeszcze jakieś donice. Tripwire'y. Jedną fajną, tajną rzecz, której wy nie możecie użyć na survivalu, ale jako, że ja mogę, no to sobie mogę. Nie zawaham się tego użyć. Tak, tak, tak. Ups. W ten sposób może zrobimy, skoro można schować za to, no tak. Czemu nie? I teraz wystarczy to tylko oszklić, bo raczej nie planuję nic więcej tam wkładać. Albo może... Może dajmy sobie taki kwiatek różowy. Różowy tulipan. Różowy tulipan. Głęboka ta piosenka była. Tak. bardzo głęboka. No i nie zawsze trzeba być głębokim, czasami można być troszeczkę płytszym, no nie? Tak mi się wydaje. Mm-hmm. No, całkiem nieźle, dodaje dość sporo detali. Mhm, ja też zrobiłem takie półeczki. Pięknie, Dark. Pięknie. Gratuluję. Dziękuję. I co byśmy tu jeszcze dodali, chyba jakiś dywan albo coś takiego. Tak, jeszcze o lampach nie wspomniałem, nie robiłem, nie mówiłem, nie robiłem ich. Ale tak, to jest tutaj takie zwyczajne z półpłytki kamiennej, z, nie wiem, to są cegły kamienne. Mm-hmm. I w środku po prostu glowstone. Tutaj w tym miejscu jest tak sprytnie zrobione, żeby tylko przykryć tą zmianę między śniegiem, śniegowym tym sufitem, a kamiennym. Właściwie jak tak chodząc, to nie zauważy nikt tego. Tutaj widać ledwo, albo nie widać w ogóle. A tam z tej strony widać, że jest zmiana dopiero w tym miejscu. 2 piksele może. Więc no, całkiem nieźle to zrobiłem. Ty sobie gadaj, a ja zrobię dywany. Tak, Dark zrobił dywan. Ja zrobiłem dywan. Ty możesz zrobić drugi, pozwalam. W tym czasie ja tutaj jakieś głowy ustawiam. Weźmy sobie tym razem żółty i pomarańczowy. Żółty postawimy w tym miejscu, a pomarańczowy i będzie tutaj. No, okej, okay. Jest całkiem nieźle. Pomijając fakt, że mówiąc to Janakiem ich nie czyta, ja ustawiam tutaj trochę książek, żeby przynajmniej jakoś wyglądać. Nikt nie czyta. Nikt nie czyta, nikt nie gra w szachy. Dlatego są tak zniszczone książki. Nikt nie czyta. Dokładnie. Nikt o nie nie dba, nikt ich nie chce, one mają tylko wyglądać. Staj się wyglądać. Dobra. Jeszcze jakieś głowy może? Jeszcze jakieś głowy? No to wrzuć jakieś głowy, ja zrobię krzaczka. Okej. Okay. Dawno nie było krzaczków. Od czasu do czasu nie zaszkodzą. Może tutaj zrobimy, może... No właściwie to już nie mam gdzie ich dać.
No widzisz. Tutaj. Ładnie. Ale jeszcze jeden krzaczek by się przydał. Tak. 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 I tak. Oj, spadłem. O, jest tu już dźwignia. Oj, i nie umiem wyjść. Siup, siup, siup. No. I myślę, że to by było chyba wszystko. Jak sądzisz? Póki co, to tutaj mamy jeszcze, nie wiem, jakiś taki jeden mały obraz. I jeszcze można tutaj dać obraz. Pięknie. Beautiful. Dobra. Jeszcze raz sobie przejdziemy, jak to wygląda. Tutaj mamy to pomieszczenie gospodarcze. Dość nawalone wszystkiego. Ale taki urok pomieszczeń gospodarczych. Wiesz, czego jeszcze tutaj brakuje? Czego? Pańczyny. Od razu się zrobiło ładniej. No. Nie może. Okay, o, półka pusta. Albo nie, dobra. Tak, jest coś tam. Bo od razu przechodzimy do bardzo eleganckiego, bardzo fajnego, bardzo modernistycznego przedpokoju. Bajanak. Trzy razy bardzo. BBB. BBB. Oho. No i tak się prezentuje nasz przedpokój. I tak się prezentuje. Całą część i balkon zrobimy w następnym odcinku, jak mi się wydaje, no nie? W którymś z przyszłych. Albo w którymś z przyszłych, tak. Tak, to by było na tyle. Trzymajcie się. No i cześć.